Dzień dobry, Monika Laskowska. Witam serdecznie we wtorkowym wydaniu Zagadkowej Wyspy. Moi kochani, dzisiaj nie mam tablicy, bo mamy bardzo proste słowo do ułożenia, słowo z koperty, które składa się z 6 literek. Moi drodzy, 6 literek mamy na ekranie telewizora. Wybieramy kilka liter, moi drodzy, i układamy słowo. Jeżeli słowo, które ułożysz, okaże się słowem z koperty, wygrywasz stówkę, błyskawiczną stówkę. Także moi kochani, czekam na błyskawiczne, szybkie telefony, bo słowo z koperty jest bardzo proste, moi drodzy. Zastanawiamy się, co to za słowo. Wybieramy kilka literek, wybieramy numer do studia 704-304-304 i zgarniamy szybką, błyskawiczną kasę. Moi kochani, a ja w międzyczasie szybciutko przypomnę regulamin. W naszym programie mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazany numer. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za to, które nie połączy cię ze studiem. Aby zdobyć nagrodę, trzeba udzielić prawidłowej odpowiedzi prowadzącemu program podczas połączenia ze studiem. Aby zostać połączonym ze studiem, należy w najkrótszym czasie udzielić prawidłowej odpowiedzi na zadane podczas połączenia telefonicznego pytanie. Jeśli twoja odpowiedź zostanie udzielona w najkrótszym czasie, to system sam do ciebie odzwoni i zostaniesz na żywo połączony z naszym studiem, a szczegóły znajdziesz w regulaminie na www.łowcynagród.com. Moi kochani, regulamin już szybciutko, błyskawicznie jest za nami, a ja czekam oczywiście na szybkie, błyskawiczne odpowiedzi. Moi kochani, proste słowo z koperty. To kto już wie, kto ma jakąś propozycję? Moi kochani, wybieramy jeszcze raz, przypomnę, kilka literek i układamy słowo. Od razu powiem, słowo w kopercie nie składa się ze wszystkich liter, moi drodzy. Także wybieramy kilka literek. I układamy słowo. Kto już wie, kto ma już jakiś pomysł, moi kochani, zapraszam serdecznie do studia 704-304-304. Co to za słowo? Kto już wie? Przypominam, moi kochani, proste słowo, szybka zagadka na rozgrzewkę, moi kochani. Czekają nas później oczywiście trudne wyzwania, oczywiście o większe pieniądze, ale na razie, moi kochani, jest prosto, jest bardzo prosto, także czekam na mnóstwo połączeń, bo moi kochani, zagadka jest prosta. Przypominam, zagadka na rozgrzewkę, rozgrzewamy się, żebyśmy później byli rozgrzani i sobie łatwiej zdecydowanie poradzili z innymi zagadkami. Jakie słowo widzisz, patrząc na te litery? Co ci przychodzi do głowy? Jest telefon. Dzień dobry, witam serdecznie. Co to za słowo? Dzień dobry, stok. Stok. Bardzo dobre słowo, bardzo dobre słowo. Moi kochani, no bardzo słowo, słowo świetne, słowo na czasie. Wiemy dlaczego, prawda? No, nasi mistrzowie świetnie sobie poradzili z tym, ale pani również mistrzynią dzisiejszą jest. No i jeszcze to nie jest słowo z koperty, ale bardzo, bardzo dobra odpowiedź. Za co pięknie dziękuję. Moi kochani, stok. To nie jest jeszcze to słowo, ale bardzo fajnie pani sobie poradziła. Tak jak podpowiadałam, moi kochani, wybieramy kilka literek i pani również to zrobiła, wybrała kilka dosłownie liter. Ułożyła słowo i właśnie tak mamy robić. Nie jest to jeszcze stok, ale słowo bardzo na czasie. Nie dziwię się, że pani przyszło do głowy i właśnie o to chodzi. Moi kochani, co widzimy, patrząc na ekran telewizora? Jakie słowo rzuca się w oczy? Jakie tobie udało się ułożyć słowo? Jeżeli już masz jakiś pomysł, zapraszam do studia 704-304-304. Kto już ma nowy pomysł, moi kochani? Słowo, proste słowo z kilku literek składające się. Moi drodzy, mamy 6 literek na ekranie telewizora, ale wybieramy tylko kilka. To nie jest słowo składające się ze wszystkich liter. Moi kochani, ja patrzę na ekran telewizora i widzę tylko właśnie to słowo z koperty. Nie wiem jak wy, moi drodzy. Jakiś nowy pomysł. Szybciutko, szybciutko, moi kochani. 704-304-304. Jakie to słowo? Patrzysz na ekran telewizora, widzisz 6 literek, wybierasz kilka. Kilka literek wybierasz i przychodzi ci do głowy słowo. Jakie? Podziel się tym słowem, moi kochani. Bardzo proste słowo jest w naszej kopercie. Jeżeli masz już jakiś pomysł, to szybciutko zapraszam do wspólnej zabawy, moi drodzy. Bawimy się i wygrywamy kasę. O to tutaj chodzi w naszym programie, moi drodzy. Na wesoło, sympatycznie można zdobyć pieniądze. Nie żeby ciężko, z trudem, z mozołem. Nie, moi drodzy. Jak najbardziej pozytywnie, z uśmiechem na twarzy. Patrzymy na 6 literek, wybieramy kilka, no właśnie. I z taką, moi kochani, z taką ciekawością dziecka odgadujemy słowo. Co to może być za słowo? Proste słowo. No to co? Jaki jest twój pomysł? Co ci przychodzi do głowy?
kilka literek. Moi drodzy, wybieramy kilka literek, dosłownie kilka, tworzymy słowo i pędzimy szybciutko tutaj do mnie do studia 704-304-304. Stok. Już pani nam powiedziała, że może być takie słowo stok. Bardzo, bardzo fajny pomysł, ale wiemy już na pewno, że nie jest to stok. No to jeżeli nie stok, no to co? Moi kochani, moje słowo chyba jest nawet łatwiejsze. Chociaż ten stok to był bardzo dobry pomysł i jak najbardziej słowo na czasie, bo na tym stoku tyle ostatnio się rzeczy działo, tyle medali wygrywaliśmy. No właśnie, moi kochani, ale również wygrywamy kasę w tym momencie, nie medale. Chociaż medale też są bardzo fajne, prawda? Medale są bardzo fajne. No ale u nas w studio wręczam nie medale, moi drodzy, wręczam nagrodę, wręczam kasę. No to kto się zgłasza po tą kasę? Moi kochani, szybciutko, szybciutko. Jeszcze jedno proste słowo. Wiemy, że na pewno to nie będzie stok. To w takim razie, co? Co ci przychodzi do głowy? Mamy 6 literek i przypominam, moi kochani, wybieramy kilka. Nie układamy słowa z tych wszystkich literek. Wybieramy kilka literek i jeżeli już mamy jakiś pomysł, no to zapraszam serdecznie. Mamy literkę K, A, S, T, O, i R. No właśnie. Pani przyszedł do głowy pomysł stok. Wiemy, że to nie jest stok w kopercie, ale wiemy na pewno, że jest to proste słowo. I nie składające się z tych wszystkich 6 literek. W takim razie, jakieś jeszcze jedno proste słowo. Co ci przychodzi do głowy? Patrzysz na ekran telewizora. No i widzisz? Co widzisz? Jakie słowo? Od razu rzuca się coś w oczy, prawda? Ja patrząc, moi kochani, widzę właśnie to słowo z koperty. A ty jakie słowo widzisz? Co ci przychodzi do głowy? Szybciutko, szybciutko, moi kochani, przypominam, to jest zagadka na rozgrzewkę. Rozgrzewamy się, bo później będzie trudniej. A jeżeli teraz się rozgrzejemy, nabierzemy mocy, rozpędzimy się, to później będzie zdecydowanie lepiej, moi drodzy. Ale przypominam, to jest prosta zagadka, także korzystamy, moi kochani, korzystamy z szansy, że mamy prosto, to znaczy, że prosta i szybka, błyskawiczna kasa jest do zdobycia, moi drodzy. Ale jakie słowo widzisz? Jest telefon. Dzień dobry, witam serdecznie. Jakie to słowo? Może Atos. Jak? Jeszcze raz? Atos. Atos. No tak jak Portos i Aramis. No bardzo, bardzo fajne słowo, ale to nie słowo z koperty. Bardzo fajne słowo, ale powiem tak, moi kochani, prościej, zdecydowanie prościej. Atos, Portos, Aramis. No bardzo fajny pomysł, tak jak 3 muszkieterów, moi drodzy. No fajnie, fajnie, ale to nie jest jeszcze słowo z koperty. Wiemy, że Atos nie będzie słowem z koperty, to w takim razie, moi kochani, może do 3 razy sztuka? Ja mam nadzieję, że tym razem nie jest to stok, nie jest to Atos. No to na pewno jest to... Wszyscy patrzycie na to słowo, moi kochani. Ono gdzieś tu jest wśród tych liter. Mamy tylko 6 literek, moi drodzy. Nie da się ułożyć wielu, wielu, wielu słów z tych 6 liter. Ale na pewno da się ułożyć. Jest telefon. Dzień dobry, witam serdecznie. Co to za słowo? Dzień dobry. Orka. Orka. Bardzo dobry pomysł, bardzo, bardzo dobry pomysł, proste, znane, bardzo fajny pomysł, nie jest to słowo jeszcze z koperty, ale moi kochani, właśnie tą drogą idziemy, walczymy dalej. Moi drodzy, no myślałam, że do 3 razy sztuka, no to w takim razie jesteśmy bardzo bliziutko, moi drodzy, bo ile słów można ułożyć z tych 6 literek? No nie za wiele, prawda? Mamy już stok, mamy Atos. I mamy również orkę. Orka. No właśnie, no to w takim razie patrzysz na ekran telewizora i widzisz słowo. Jakie? Co tam ci wpadło do głowy? Bo moi kochani, właśnie patrząc na ekran telewizora, od razu rzuca nam się do oczy jakieś słowo, prawda? No właśnie, jeżeli rzuca ci coś w oczy, to bardzo, bardzo dobra droga. Nie kombinuj, nie kombinuj, bo możesz przekombinować, możesz ułożyć jakieś trudniejsze słowo, a słowo, które znajduje się w kopercie, jest prostym słowem. Moi drodzy, w takim razie, jeżeli nie jest to stok, jeżeli nie jest to Atos i nie orka, to na pewno jest to...
Jakie słowo? Szybciutko, szybciutko, moi kochani. Jeszcze jeden pomysł mi jest potrzebny. Jest telefon. Dzień dobry, witam serdecznie. Co to za słowo? Sroka. Sroka. Bardzo dobry pomysł, proszę pana. Jeszcze nie sroka, ale fajne słowo. Każdy to słowo zna, prawda? Każdy wie, jak wygląda sroka. Nieraz słyszymy o tym słowie, nieraz używamy tego słowa, no bo właśnie mówi się, no zachowujesz się jak ta sroka, byś chciał to i to i to. No właśnie, moi drodzy, nie tylko wiem, że jest to ptak, ale też czasami mówimy na osobę, która lubi różne świecidełka, błyskotki i zazwyczaj właśnie na taką osobę mówimy sroka. Aż ty sroko moja, prawda? No właśnie, moi drodzy, bardzo fajne słowo, bardzo fajny pomysł. Gratuluję serdecznie pomysłu, ale jeszcze to nie jest to słowo. W takim razie, moi kochani, szukamy dalej. Jeszcze jedno słowo. Co ci przychodzi do głowy? Jaki masz pomysł? Co jeszcze możemy utworzyć z tych 6 literek? Przypominam, moi drodzy, że nie wykorzystujemy tych 6 liter wszystkich, tylko wybieramy kilka. No i wtedy będzie to na pewno. Jaki jeszcze pomysł? Szybciutko, moi drodzy. KASTOR. 6 literek. Z tych 6 wybieramy dosłownie kilka liter. I tworzymy słowo, a to słowo to za chwilę na pewno je usłyszę, bo moi drodzy, jesteśmy na naprawdę bardzo dobrym tropie. W takim razie, kto ma jeszcze jeden pomysł? Co ci przychodzi do głowy? Patrzysz na ekran telewizora, widzisz te 6 literek? No i co? No i co przychodzi ci do głowy? Szybciutko, moi drodzy, reżyserka. A może ja poproszę o 150 zł? No bo zobacz, tak fajnie nam idzie, tyle fajnych odpowiedzi. Jest, moi drodzy, mamy 150 zł. No to co? No to może tym razem, kasa jest większa? Jest telefon. Dzień dobry, witam serdecznie. Co to za słowo? Dzień dobry, Oskar. Oskar, super słowo, też na czasie, brawo, brawo, same świetne słowa, gratuluję. Nie jest to jeszcze jednak słowo z koperty, nie jest to Oskar, a szkoda, bo wręczyłabym panu bardzo chętnie Oskara za bardzo fajny pomysł. No, Oskar to jeszcze nie to słowo, ale jesteśmy na bardzo, bardzo dobrej drodze, na bardzo dobrym tropie i jesteśmy tak naprawdę bardzo bliziutko, moi kochani. W takim razie, jeżeli nie jest to Oskar, no to co? Jeszcze jeden pomysł, moi drodzy, jeszcze jeden pomysł, jeszcze jedno słowo jest na pewno. Nie wybieramy wszystkich 6 literek, tylko kilka, moi drodzy, kilka literek wybieramy z tych 6, tworzymy słowo, wybieramy numer do studia i mówimy bardzo głośno, ale jest telefon. Dzień dobry, witam serdecznie, co to za słowo? Dzień dobry, aktor. Aktor, super pomysł. Najpierw Oskar, teraz aktor. Bardzo, bardzo dobry pomysł. Brawo, brawo, brawo. Nie jest to słowo z koperty. Aktor nie jest jeszcze w kopercie, moi drodzy, ale bardzo fajny trop, bardzo fajny. Oskar, aktor, zrobiło się nam naprawdę filmowo. No, moi drodzy, bardzo fajne pomysły, ale reżyserka. Ja w takim razie poproszę o 200, bo coś czuję, że za chwilę usłyszę słowo z koperty. Moi kochani, o jakim słowie zapomnieliśmy? O jakim słowie ty pomyślałeś? Bo mamy 200 zł za to słowo. To jest proste słowo, zna je każdy. I każdy na nie patrzy w tym momencie. W takim razie, moi drodzy, co to za słowo? Oskar, aktor. Moi kochani, przypomnę, co już było. Był stok, był Atos, była orka, Oskar, no i aktor. Końcówka nam zrobiła się bardzo filmowa. Jesteśmy naprawdę na bardzo dobrej drodze, moi kochani. Proste słowo jest w kopercie. 200 do zgarnięcia. Moi kochani, przypominam, to jest zagadka rozgrzewkowa. Prosta zagadka. Wykorzystujemy w takim razie te szanse, bo moi kochani, później będzie zdecydowanie trudniej. Ale to będzie później. Na razie rozgrzewamy się, żeby później po prostu nam zdecydowanie szło dużo lepiej, moi kochani, bo te zagadki późniejsze będą trudniejsze. Ale na razie mamy prostą zagadkę rozgrzewkową. Także, moi drodzy, wykorzystujemy ten czas. Jeszcze jedno słowo można wyczytać na pewno z naszych 6 literek. Jaki jest twój pomysł?
co widzisz patrząc na ekran telewizora? Jakie słowo przychodzi ci do głowy? Pochwal się tym słowem, jeszcze jedno słowo jest na pewno. Moi kochani, stok, nie. Atos, no również nie, bardzo fajne pomysły, ale nie. Moi kochani, Oskar, aktor i orka, również nie są tymi słowami, ale bardzo, bardzo fajna droga. Bardzo fajne słowa, za co wszystkim bardzo serdecznie dziękuję, moi kochani. Ale coś pominęliśmy, coś, jakieś słowo można ułożyć jeszcze na pewno z tych naszych 6 literek. W takim razie, jaki jest twój pomysł? Co ci przychodzi do głowy? Patrzysz na ekran telewizora i widzisz to słowo. Widzisz je na pewno. Co to za słowo? Kto już wie? Szybciutko, szybciutko, moi drodzy. Jeszcze jedno słowo można na pewno ułożyć z naszych 6 literek. Literka K, A, S, T, O, R. No właśnie. I co można z nich ułożyć? Jeszcze jedno słowo, moi kochani. No bo ile słów można ułożyć z 6 literek? No naprawdę bardzo niewiele, a już mamy kilka propozycji. No to co, moi drodzy? Co jeszcze zostało do powiedzenia? Szybciutko, szybciutko, moi drodzy, bo naprawdę jesteśmy na finiszu tej zagadki. Jesteśmy tak naprawdę już na finiszu. Już powinniśmy powolutku ją kończyć, moi kochani, przypominam, zagadka rozgrzewkowa. Kończymy, moi kochani, kończymy zagadkę. Ta zagadka jest prosta, zdecydowanie będzie trudniej później, ale moi drodzy, wykorzystujemy tę szansę, póki jest prosto. No to co? Jeszcze jeden pomysł, moi kochani, jeszcze jedno słowo. Jest telefon, dzień dobry, witam serdecznie, co to za słowo? Dzień dobry, trok. Trok? No trochę za trudne. Kobiety pewnie wiedzą, co to za słowo, prawda? Trok. No my wiemy, co to za słowo, ale mężczyźni raczej nie. Troszeczkę za trudne słowo, ale bardzo fajny pomysł. Troszeczkę jednak za trudno, za trudno. Były lepsze propozycje, ale pięknie dziękuję za pani słowo. Bardzo fajne słowo. Bardzo fajnie, moi kochani, że słyszę co chwilę telefon, bo za moment będzie po zagadce. 200 zł, kochani, czeka na osobę, która wypowie słowo z koperty. Słowo, które zna każdy. Słowo, na które patrzycie, bo moi kochani, to słowo jest ukryte tutaj wśród tych liter. Nie ma co tutaj czarować i kombinować. Wystarczy, że wybierzesz kilka literek. Dosłownie kilka literek wybieramy, tworzymy słowo i zgarniamy bardzo szybko kaskę. Jest telefon. Dzień dobry, witam serdecznie. Co to za słowo? Troszka. Troska. Proszę pana. To słowo ułożone ze wszystkich liter. Brawo dla pana. Ale ja mówiłam, moi kochani, na samym początku już mówiłam, że słowo w kopercie nie składa się ze wszystkich liter. Nie, moi drodzy, nie wszystkie literki. Można rzeczywiście ułożyć troskę. Gratuluję panu, bo naprawdę ułożyć słowo ze wszystkich 6 liter, no to jest naprawdę wyzwanie, moi drodzy. To jest naprawdę, no, wysoki poziom. Ale moje słowo, od razu mówię, jest krótsze. Nie składa się z tych wszystkich 6 literek, które mam na ekranie telewizora. Zapominamy, moi kochani, o troskach. Zapominamy o troskach, tak jak wspominałam wcześniej, z uśmiechem, z radością tworzymy proste słowo. Moi drodzy, proste słowo jest w kopercie. Jeszcze jeden pomysł, moi kochani. I przypominam, nie używamy tych wszystkich 6 literek. Wybieramy dosłownie kilka i tworzymy proste słowo, bo takie słowo jest w kopercie. Jest proste, ale uwaga, uwaga, mamy ostatnie chwile zagadki. Musimy kończyć, moi drodzy. Kto chce podać swoją propozycję? Kto chce zgarnąć szybko kasę, moi kochani? Szybciutko, szybciutko. To są 200, które możesz zarobić od tak po prostu błyskawicznie, z radością dziecka, z uśmiechem na twarzy. No i przede wszystkim, moi drodzy, przypominając sobie słowa. No ale z tych 6 literek przypominam, że mamy ułożyć słowo. A to słowo jest proste. Jest telefon. Dzień dobry, witam serdecznie. Co to za słowo? Dzień dobry, kort. Kort. Dobry pomysł. Bardzo fajny pomysł. Nie jest to jeszcze słowo z koperty. No moi kochani, ja tak myślałam, że z trzecim telefonem to na pewno nam się uda. No dużo, dużo propozycji. Aż się dziwię, moi drodzy, bo ile słów można ułożyć z tych 6 literek?
No, trochę też kombinujecie, przyznam się, że trochę kombinujecie. Trok, troszeczkę przekombinowane, trudne słowo. Troska też za trudne, za długie przede wszystkim, ale moi kochani, spokojnie. Mamy 10 chwil, które dał nam reżyser i na pewno w ciągu tego czasu ktoś to słowo wypowie. Proste słowo, moi drodzy, przypominam, jest to proste słowo. Jakie to słowo? To nie jest kord, na pewno nie jest to troska. Nie jest to trok. Nie jest to stok. Nie jest to Atos. Nie orka. To nie był również aktor i nie był to Oscar. I nie była to sroka. To w takim razie... Co zostało do powiedzenia? Szybciutko, szybciutko, moi kochani. 10 chwil do końca zagadki. Tu trzeba się trochę pospieszyć, moi drodzy. Prosta zagadka, przypominam, moi kochani, to jest zagadka na rozgrzewkę. Także nie ma co kombinować. Słowo, które widzisz na ekranie telewizora, rzuca się od razu w oczy. Co to jest za słowo? Co ci się rzuciło w oczy? Proste słowo. Przypominam, moi drodzy, mamy 6 literek na ekranie telewizora, ale nie wykorzystujemy ich wszystkich. Wybieramy dosłownie kilka i tworzymy proste słowo. Jaki jest twój pomysł? Co ci przyszło do głowy? Co ci się rzuca w oczy, patrząc na te 6 literek? Szybciutko, szybciutko, moi kochani. 9 chwilek nam jeszcze zostało. I jest telefon. Dzień dobry, witam serdecznie. Co to za słowo? Dzień dobry, może to będzie kra? Kra! Fajny pomysł, bardzo fajny pomysł, bo prosty. Brawo, brawo dla pana. Ale jeszcze nie kra, jeszcze nie kra. Bardzo fajny pomysł, proste słowo. I właśnie tak, moi kochani, kombinujemy. Kombinujemy, ale też, żeby nie przekombinować, przypominam, bo słowo, które jest w kopercie, jest proste. Pan bardzo fajnie ułożył proste słowo. Zobaczcie, moi drodzy, 3 literki, tylko 3 literki, ale można ułożyć słowo. Można, powstało słowo kra. No właśnie. Jakie tobie słowo przychodzi do głowy, patrząc na te 6 literek? Jakie ty ułożyłeś słowo? Szybciutko, szybciutko, moi drodzy. Bo zostało nam 9 chwil do końca zagadki. Musimy się pospieszyć, moi drodzy. Ja nie lubię pospieszać, ja bardzo nie lubię pospieszać, ale to jest naprawdę proste słowo w tej kopercie, moi drodzy. Proste słowo mamy w tej kopercie, także nie ma co tu kombinować za dużo. Patrząc na te 6 literek, na pewno widzisz to słowo. Patrzysz na nie. W takim razie to słowo to... Jakie to słowo, moi drodzy? Na pewno jest to proste słowo. Znamy je wszyscy. Kra. Bardzo dobry pomysł. Bardzo dobry pomysł. Proste słowo. Pan nie użył oczywiście 6 literek. Tak jak wspominałam, moi drodzy, przypominam raz jeszcze. Raz jeszcze przypominam, że nie wykorzystujemy tych wszystkich 6 literek. Wybieramy kilka i tworzymy proste słowo. Troska. Pojawiła nam się tu w międzyczasie. Pan wykorzystał wszystkie literki, a tak właśnie nie robimy, moi kochani. Wybieramy dosłownie kilka literek i tworzymy proste słowo. Co jeszcze? Co jeszcze nam pozostało? Moi drodzy, nie musimy czekać do końca czasu. Mamy 9 chwil, ale nie musimy czekać do końca. Jeżeli już masz jakiś pomysł, zapraszam serdecznie do studia 704-304-304. Jeszcze jedno słowo. Jest na pewno. Patrzysz na nie. W takim razie, jaki jest twój pomysł? Jakie ci słowo udało się ułożyć? Szybciutko, szybciutko, moi drodzy. Jest telefon. Dzień dobry, witam serdecznie. Co to za słowo? Dzień dobry, kosa. Kosa. Też fajny pomysł. Też fajny pomysł. Mogła pani skosić 200, ale to jeszcze nie jest słowo z koperty. Ale bardzo fajny pomysł, za który serdecznie dziękuję. Moi kochani, serdecznie dziękuję wam za te wszystkie pomysły. Ale jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo bliziutko. Jesteśmy już na finiszu. 7 chwil nam zostało, 200 zł można właśnie skosić tą kosą, która niestety nie jest jeszcze w kopercie, ale jest tam na pewno proste słowo. W takim razie, kto wie jakie? Jeżeli tobie udało się ułożyć jeszcze jedno słowo, którego dzisiaj jeszcze nikt nie wypowiedział, łap za telefon, łap szybciutko za telefon, 704-304-304.
padło już naprawdę bardzo fajnych, dużo propozycji, ale jeszcze jedno proste słowo. Jest na pewno, jeszcze jedno proste słowo można ułożyć z tych 6 literek. Przypominam tylko, moi kochani, nie wykorzystujemy wszystkich 6 literek. Wybieramy dosłownie kilka literek i tworzymy proste słowo. Kto wie jakie? Kto wie, co to jest za słowo? Szybciutko, moi drodzy. Co to za słowo? Proste, znane. Jest telefon. Dzień dobry, witam serdecznie. Co to za słowo? As. Jeszcze raz, bo nie usłyszałam. As. As. Na 2 litery. Na 2 literki, rzeczywiście. No ale to troszeczkę za mało. Mówiłam, żeby nie przekombinować, żeby nie użyć wszystkich literek, ale 2 literki to troszeczkę za mało. Ale można ułożyć słowo as. Jest takie słowo. Istnieje. Bardzo dobrze. Bardzo dobry pomysł. Ale nie zamknął się dzisiaj as w mojej kopercie, a fajny pomysł, bardzo fajny, króciutkie słowo, troszeczkę za krótkie słowo. Także moi kochani, wiemy, żeby nie wykorzystać wszystkich 6 liter, ale również 2 literki to też za mało. No to w takim razie, co za proste słowo ukryło się w kopercie? 6 chwilek jeszcze mamy. Szybciutko, kochani, kto wie? Patrzycie na to słowo. Wiem, że na pewno to słowo nie składa się z 2 liter. To słowo każdy może wyczytać, bo ono jest wśród tych liter. Na pewno na nie patrzycie, moi drodzy, patrzycie na to słowo. Widzicie je, przyglądacie się. No właśnie, co to za słowo? 2 literki to za mało, 6 literek to za dużo. Gdzieś pomiędzy, moi kochani, gdzieś pomiędzy 2 literkami a 6 jest na pewno nasze słowo. I jest ono proste, moi drodzy. Jest telefon. Dzień dobry, witam serdecznie. Co to za słowo? Halo. Halo, halo? Czy jest pani z nami? Słowo, które jest w kopercie, to? Krosta. Krosta, ale to też słowo ze wszystkich liter. No fajna propozycja, można ułożyć, ale nie słuchacie mi dzisiaj. To słowo ze wszystkich 6 literek, a mówiłam, moi drodzy, że słowo w kopercie to jest proste słowo, ale nie składa się ze wszystkich liter. Krosta, no wykorzystała pani wszystkie 6 literek. Tak nie robimy, moi kochani. Rzeczywiście można ułożyć takie słowo. Krosta jest słowem prostym, ale moje słowo ma więcej niż 2 litery, ale mniej niż krosta czy troska. W takim razie, moi kochani, wiemy, że to słowo, które jest w kopercie, jest słowo, które składa się na pewno z więcej niż 2 literek i mniej niż z 6. I jest to proste słowo, które jeszcze dzisiaj nie padło. 5 chwilek mamy. Moi kochani, prosta zagadka rozgrzewkowa. Kto chce spróbować? Moi drodzy, kto ma jeszcze jeden pomysł? Jeszcze jeden pomysł mi jest potrzebny, moi drodzy. O jakim słowie dzisiaj jeszcze nikt nie pomyślał? Coś nam uleciało z głowy, a to słowo jest naprawdę proste. Patrz na to słowo. Przyglądasz mu się? W takim razie, jaki jest twój pomysł? Wiemy na pewno, że będzie to słowo składające się więcej niż z 2 literek i mniej niż z 6. Jest telefon. Dzień dobry, witam serdecznie. Jakie to słowo? Dzień dobry. Czy masz 18 lat skończone? Co? Czy masz może 18 lat skończone? Mam. A w którym roku się urodziłeś w takim razie? Ja? Tak. Ja jestem Jabłuk. Chyba jednak nie masz 18 lat. Jaki jest twój rocznik? Jest sok. No, moi kochani, nie mogę uznać tej odpowiedzi, niestety. W naszym programie mogą brać udział osoby, które skończyły 18 lat. Moi drodzy, jeżeli bierzemy udział w programie, nie mamy jeszcze 18 lat, to prosimy siostry lub brata, mamy, taty, babci, dziadka, żeby udzielili za nas odpowiedzi.
do słuchawki może powiedzieć osoba, która ma ukończone 18 lat. Także możemy bawić się oczywiście wspólnie, jak najbardziej możemy bawić się ze swoimi pociechami, ze swoim rodzeństwem, ale w słuchawce telefonu potrzebuje osobę, która skończyła 18 lat, moi drodzy. To jest bardzo ważna zasada i nie możemy jej pominąć. Tutaj ja taka pani stroga nauczycielka, ale absolutnie nie jestem stroga, moi drodzy. Ja tutaj rozdaję nagrody, 200 błyskawiczne do zgarnięcia. Przypominam, zostały nam jeszcze 4 chwilki, dosłownie 4 chwile nam zostały. I słowo z koperty. To jest telefon. Dzień dobry, witam serdecznie. Co to za słowo? Dzień dobry, kos. Kos. Dobry pomysł. Bardzo dobry pomysł. Nie jest to jeszcze jednak słowo z koperty. No ale bardzo fajny pomysł. Kos. Pięknie nam śpiewają kosy. 3 chwilki nam zostały. Moi kochani, kto pomyślał o innym słowie niż kos? Bardzo mnie to cieszy, moi drodzy, że wszyscy, że tak naprawdę wiele osób bierze udział w dzisiejszym programie, ale dziwi mnie to, że jeszcze nie usłyszałam tego słowa, bo to słowo, które jest w kopercie, jest naprawdę proste. Znacie to słowo. Patrzycie na to słowo. W takim razie, jakie to słowo? Możemy wspólnie z całą rodziną kombinować, brać udział w fajnej zabawie, bo moi drodzy, naprawdę to jest świetna zabawa, moi kochani. Kombinujemy. Mamy na ekranie telewizora 6 literek i wspólnie ze swoimi pociechami, ze swoim rodzeństwem, z siostrą, z bratem, z babcią, z dziadkiem, z mamą, z tatem, możemy oczywiście wspólnie się bawić. Tylko do odpowiedzi poproszę osoby dorosłe. Ale rzeczywiście, moi kochani, dzieci mają bardzo fajne pomysły i możemy je podpytać. Możemy nasze pociechy czy nasze rodzeństwo podpytać, co oni myślą, co to może być za słowo. Jest telefon, dzień dobry, witam serdecznie. Co to za słowo? Dzień dobry, rosa. Rosa! Też fajne słowo, bardzo fajne słowo. Rzeczywiście, moi kochani, nie jest to słowo jeszcze z koperty, ale jesteśmy bardzo bliziutko, ale spokojnie, moi kochani, mamy 2 chwilki i ktoś to słowo za chwileczkę wypowie. Proste słowo. Znane. Składające się z więcej niż z 2 literek i mniej niż z 6. O jakim słowie? Jeszcze dzisiaj nikt nie pomyślał, moi drodzy. Jeszcze jedno słowo. Szybciutko. Kończy nam się czas, moi kochani, kończy się czas dla tej zagadki. I jeszcze nierozszyfrowane słowo z koperty, moi drodzy, to jest zagadka rozgrzewkowa. Mamy ostatni moment, uwaga, jeżeli chcesz sprawdzić swoje słowo, to teraz musisz wybrać numer do studia, bo za moment będzie za późno. Moi drodzy, szybciutko. Kto wykorzysta ten ostatni moment? 704-304-304. Proste słowo, znane słowo. Mamy to słowo na ekranie telewizora, patrzymy na nie. W takim razie to słowo to... Kto wie? Szybciutko. Mamy literkę K, mamy literkę A, S, T, O, R. I z tych 6 literek wybieramy kilka i tworzymy proste słowo. W takim razie to słowo... To? No moi kochani, szybciutko, jedna chwila, jeden momencik, ale jeszcze jest, jeszcze mamy czas. Kto go wykorzysta? Jeszcze jeden pomysł, moi drodzy, szybciutko. 704-304-304. Kto tu do mnie pędzi? Kto wypowie mi to słowo z koperty? Wiemy, moi drodzy, przypominam raz jeszcze, żeby nie było znowu pomyłki. Nie wykorzystujemy wszystkich 6 liter. Wiemy również, że 2 literki to za mało, bo padła taka fajna odpowiedź, as. Bardzo fajne, bardzo proste słowo, troszeczkę za mało literek. W takim razie, jeżeli 2 za mało, 6 to za dużo, to na pewno będzie to kilka liter, prawda? I wiemy również, że jest to proste słowo, także kombinujemy, ale również, żeby nie przekombinować.
bo parę osób troszeczkę dzisiaj przekombinowało. No właśnie, tak to się zdarza, moi kochani. Trok zdecydowanie za trudne. Uwaga, uwaga, ostatni moment, ostatnia chwilka. Mamy zero. Jest jeszcze zero. Moi kochani, kto tu trafia? Kto tu trafia, moi drodzy? Proste słowo jest w kopercie. Patrzysz na to słowo. Szybciutko, 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 moi kochani. Jest jeszcze chwilka. Jest telefon. Dzień dobry, witam serdecznie. Co to za słowo? Dzień dobry. Kto? Kto? Kto wygra 200 zł? Kto wygra 200 zł? Fajne słowo, bardzo fajne słowo, ale niestety nie z koperty. No ja nie pomyślałam o tym słowie, choć poznaję panią po głosie i muszę powiedzieć, że jak usłyszałam dzisiaj te pierwsze słowo, to chyba była właśnie pani propozycja. Stok. Ucieszyłam się bardzo, bo to takie słowo bardzo na czasie. Słowo, które słyszycie w mediach, w telewizji, w radiu, ostatnio, bardzo często. I ucieszyłam się bardzo. Moi kochani, słuchajcie, z moim słowem z koperty jest bardzo podobnie. Reżyserka, zróbmy szybko dogrywkę, poczekajmy, jesteśmy już naprawdę bardzo bliziutko, jesteśmy na finale, no nie możemy zrezygnować. Ja wiem, że przygotowałeś fajne zagadki, ale jeszcze chwileczkę. Moi kochani, posłuchajcie mnie przez moment. Moi drodzy, moje słowo w kopercie jest tak samo popularnym słowem jak słowo stok. Nie chodzi tutaj o góry, ale o popularność. Bardzo, bardzo często w ostatnim czasie słyszeliście to słowo. Tak jak słowo stok. Bo skakali nasi narciarze, wygrywali medale, bardzo się wszyscy cieszyliśmy. No właśnie, a moje słowo z koperty też ostatnio słyszeliście bardzo często, pojawia się bardzo często, no praktycznie wszędzie, moi kochani. I w mediach, i w internecie, i w telewizji, i w prasie. Jak się mówi, no nie wiem, czy tutaj nie przekombinuję, czy za dużo wam nie podpowiem, moi drodzy, bo to słowo jest naprawdę proste. Znane, proste słowo. Często je słyszycie. Najczęściej odnosi się do rzeczy. Rzecz może być lepszego lub gorszego. No, reżyserka, podpowiem, troszeczkę naprowadzę dosłownie, że to może być lepszego, gorszego gatunku. No właśnie, jak kupujemy na przykład sukienkę, panie kupują sukienkę, a panowie na przykład kupują garnitur i sprawdzamy materiał. No i oczywiście odnosi się to czasami do ceny i patrzymy, czy ten materiał jest lepszego gatunku, czy gorszego gatunku. Sprawdzamy cenę, ale powiem też inną rzecz, że ostatnio to słowo, no niestety odnosi się do ludzi, no niestety odnosi się do ludzi i dlatego właśnie tak często jest w prasie, tak często jest w telewizji, no bardzo niefajnie, no ale moi drodzy, jest to słowo bardzo często używane, odnosi się bardzo często ostatnio do ludzi, chociaż nie powinno być używane w stosunku do osób, bo są osoby, które mówią o innych, bardzo niefajnie, że część ludzi jest lepszego albo gorszego. No, ja nie powiem gatunku. Kto wie, o co chodzi? Kto słucha mnie uważnie? Kto jest z tego lepszego albo gorszego? No, moi kochani, mówię to z uśmiechem na twarzy, bo to są bardzo niefajne słowa, bardzo niefajne słowa. Tak nie należy mówić o innych osobach. Nikt nie powinien tak mówić o drugiej osobie, bo wszyscy jesteśmy z tej samej gliny ulepieni tak naprawdę. Możemy mówić o gatunku materiału, o rzeczach,
o gatunku czegoś dotyczącego oczywiście rzeczy. Ale niestety ktoś użył to odnosząc się do osób i niestety coraz częściej ktoś wspomina, że ktoś jest lepszego lub gorszego. No właśnie, moi kochani. Uwaga, o co chodzi, o co chodzi? Jeżeli śledzisz internet, jeżeli oglądasz telewizję, no to już powinieneś wiedzieć, o jakim słowie tutaj mówię cały czas. To jest właśnie to słowo. Patrzysz na ekran telewizora i widzisz je. Nie gatunek, nie rodzaj, tylko... Niejakość, niejakość. Nie odnosi się do jakości, tylko lepszy albo gorszy. Uwaga, uwaga, moi kochani, musimy kończyć szybciutko, szybciutko. Kto wie, o co chodzi? Moi drodzy, to szybka dogrywka, szybka dogrywka. Cztery litery. Słowo z koperty składa się z czterech liter. Moi kochani, cztery literki. Lepszego lub gorszego. Szybciutko, szybciutko, moi drodzy. Kto wie, o co chodzi? Moi kochani, dzwonimy teraz. Zagadka już powinna być dawno zakończona. No myślałam, że to słowo padnie już na samym początku. No ale dużo fajnych również innych propozycji padło, za które pięknie wszystkim dziękuję. Czasami zdarzało nam się, że zboczyliśmy troszeczkę z drogi, ale wróciliśmy na dobrą i wiemy, że to słowo, którego szukamy, to słowo, które jest w kopercie, jest znanym, prostym słowem, składa się z czterech liter. No właśnie, to taki trochę zamiennik jakości, gatunku. Moi drodzy, trzy chwilki dał nam reżyser, ale ostatnio też zostało to słowo użyte w stosunku do ludzi. Nie do rzeczy, nie do materiałów, ale właśnie do nas, odnośnie nas, ludzi, zostało użyte to słowo. Bardzo niefajnie, bardzo nieładnie, no ale jeżeli ktoś takich słów używa w stosunku do ludzi, no to chyba świadczy o takiej osobie, ale jeżeli ty znasz to słowo, masz szansę teraz wygrać 200 zł, dwie stówki do zgarnięcia. Kto wyłowi tutaj wśród tych 6 liter, 4, dosłownie 4 literki i wypowie to słowo na antenie. Uwaga, uwaga, moi kochani, dwie chwile, trzeba się pospieszyć. Kto mnie dzisiaj słucha, to już powinien wiedzieć, co to za słowo. Lepszego lub gorszego. Nie jest to gatunek. Nie jest to jakość. Nie jest to rodzaj. Tylko... Dwie chwilunie. Kochani, szybciutko, szybciutko, moi drodzy, poczekają nas dzisiaj trudniejsze zadania. Ja już chciałabym oddać komuś te 200 zł, moi drodzy. To jest tak, jakbym płaciła za literę po 50 zł. Bardzo fajna propozycja, prawda? Za jedną literkę 50 zł, za drugą 5 dyszek, za trzecią 5 dyszek, za czwartą 50 zł. Razem, moi kochani, mamy dwie stówki do zgarnięcia. Czteroliterowe słowo, proste, znane. Reżyserka, może na te dwie chwile dorzucisz jakąś literę? Może po prostu kombinujemy, może kombinujemy i myślimy o tej jakości, o tym gatunku. No bo to właśnie w tą stronę, moi kochani, w tą stronę. Kochani, druga litera to literka O. Reżyser nie dał ani pierwszej, ani ostatniej. No ale to słowo jest bardzo znane, moi drodzy, to jest proste, znane słowo. Słyszeliście je ostatnio nieraz, słyszeliście je bardzo często. Jeżeli oglądasz wiadomości, jeżeli interesujesz się troszeczkę tym, co się dzieje w naszym kraju, to powinieneś już wiedzieć, jakie to słowo. Że ktoś podzielił nasz piękny naród, podzielił Polaków na ten lepszy i na gorszy. Uwaga, uwaga. Dwie chwile.
Nie pytam, moi kochani, kto nas podzielił, tylko co to za słowo, jakiego słowa ten ktoś użył. Druga literka O. W sumie cztery litery. Jeżeli nie jest to gatunek, jeżeli nie jest to rodzaj, to jest to na pewno... Uwaga, uwaga! Ostatni moment. Już nie szukaj tego słowa. Jeżeli nie wiesz, co to za słowo, odpuść sobie. No, tak naprawdę, moi drodzy, naprowadziłam bardzo, bardzo bliziutko. Naprowadziłam was bardzo bliziutko. Przypomnę raz jeszcze dla osób, które dołączyły do naszej zabawy i widzą, że jest ostatni moment. Słowo, którego szukamy, składa się z czterech literek. Druga literka O. Jest to słowo, którego ktoś ostatnio niedawno użył w stosunku do ludzi. Lepszego lub gorszego. No właśnie, nie jest to gatunek. Nie jest to rodzaj. Mamy ostatni moment, kto wie, o co chodzi? Uwaga, uwaga, czekamy. Reżyserka, mogłaś dać pierwszą literę, to już bym usłyszała telefon. Już na pewno by ktoś mi odpowiedział. No, druga literka O. Moi kochani, cztery litery. Co to za słowo? Fajnie kombinowaliście, byliśmy bardzo bliziutko. No, ale wiemy, że nasze słowo na pewno ma cztery litery. Druga litera O. Uwaga. Mamy zero. Ja się was nie będę pytała. Nie będę was się pytać, moi kochani, czy jesteście lepszego lub gorszego, bo ja was tylko zapytam o to słowo, moi drodzy. Wszystkich ludzi traktuję tak samo, moi drodzy, wszyscy jesteśmy z jednej gliny ulepieni, jak to się mówi. I nie będę was pytać, czy jesteście z lepszego lub gorszego. Ja tylko zapytam o to słowo. Uwaga! Kto wie, o co chodzi? Dyktuję numer. 7, 0, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 4. Czekamy, 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 czekamy. Ktoś na pewno skojarzył. Ktoś na pewno mnie słucha i wie i skojarzył już to słowo. Moment. Bardzo proste słowo, które zostało niefajnie ostatnio użyte. I to słowo to... Czekamy. Kochani, tylko ja muszę usłyszeć to słowo teraz, moi drodzy. Proste słowo. Do kogo wędruje 200 zł? Moi kochani, po 50 zł za każdą literkę. No, mamy już fanfary. Tylko dla kogo, moi drodzy? Szybciutko, szybciutko. Proste, znane słowo. Ostatnio słyszeliście je bardzo często. To? Nie bójcie się, moi kochani, nie będę was pytać, czy jesteście z tego lepszego, czy gorszego. Dla mnie wszyscy jesteście jednakowi. Wszystkich bardzo was lubię, moi kochani. Ja tylko was zapytam o to słowo, jak ono brzmi. Uwaga. To słowo. Bardzo fajne słowo, które zostało ostatnio niefajnie użyte. A to słowo to... To... Już wiemy? Wiemy, co to za słowo? To szybciutko, moi kochani, szybciutko, szybciutko. Jest telefon. Dzień dobry, witam serdecznie. Co to za słowo?
Dzień dobry, Sort. Sort, pewnie, że sort, zgadza się. Moi kochani, właśnie to słowo ukryło się nam tutaj w kopercie. Już pokazuje, że chodziło o słowo sort, moi drodzy. Pani właśnie wygrała. Moi drodzy, zobaczcie, że tutaj nie ma innego słowa. Nie było tutaj rodzaju, nie było tu gatunku. Było to słowo sort. Pani właśnie zgarnęła 200 zł. Wygrała nasza kochana zwyciężczyni. Pani dobrego oczywiście sortu. Wygrała bardzo dobry sort pieniędzy. 200 zł już trafiło do pani. A my już przechodzimy do kolejnej zagadki. Uwaga, uwaga. Mnie troszeczkę przykryło biedroneczki. No pewnie przyleciały do tych moich kwiatków na sukience. Na szczęście 7 marca, kochani, mamy biedroneczki. Biedroneczki są w kropeczki, ale tutaj się zrobiło, moi kochani, naprawdę czerwono. Czerwono, no i trochę czarno, bo oczywiście kropeczki są czarne na naszych biedroneczkach. Ale reżyserka, żeby tutaj wszystko było, szło nam błyskawicznie, szło nam jak najbardziej w porządku, poproszę Cię o powiększenie zagadki i taki czas na szukanie, bo naprawdę mamy dużo tych biedronek. Żebyśmy mogli uważnie się skupić, żeby nasi widzowie mogli przyjrzeć się dokładnie tym wszystkim biedronkom, bo moi drodzy, szukamy obrazka, który różni się od pozostałych. Jedna z tych biedroneczek, 50 biedroneczek, jest inna, jedna jest inna. Coś tam jest nie tak, moi drodzy. Przyglądamy się uważnie. Moi kochani, umówmy się, jeżeli ktoś w ciągu tych 3 minut tak szybkim czasie rozwiąże tę zagadkę, będzie miał szansę. Nie na 100. Nie na 100 zł. Reżyserka, stówka to za mało. Patrz, mamy 50 biedronek. Trochę więcej kasy Cię poproszę. My, moi kochani, w międzyczasie przyglądamy się, już się przyglądamy, reżyser nam tutaj kombinuje. 2000 zł, brawo, brawo, brawo. O co chodzi z bonusem, moi drodzy? Mówimy, która biedroneczka, który obrazek jest inny. Zgarniamy 100 zł gwarantowanych, po czym czytam 5 prostych pytań i jeżeli odpowiesz na nie w ciągu 30 sekund, dodatkowe 1900 zł wpada również do Twojej kieszeni. No to, moi kochani, raz jeszcze przypominam, teraz w ciągu tych już niecałych 3 minut to jest najlepszy moment na znalezienie tej biedronki, bo to jest naprawdę malutka różnica. Ta różnica, moi kochani, jest malutka. Na szczęście nie musisz mi jej opisywać. Nie musisz mi mówić, co tam jest innego, co jest nie tak, czego jest mniej, czego jest więcej. Wystarczy, że podasz literę i cyfrę, czyli współrzędne obrazka, który jest inny. Ale kochani, od razu mówię, że na każdym obrazku jest 6 kropek na biedronce. Biedronka nasza, każda ma również 6 nóżek. Do porównania jest 300 kropeczek, 300 nóżek. No gdzieś ta różnica musi być jednak tutaj ukryta. Uwaga, uwaga, moi kochani, 2 minutki. Gdzie jest ta różnica? 50 obrazków, 49 identycznych, jeden jest inny. Mamy czas, moi kochani, mamy czas na szukanie. To jest czas, kiedy przyglądamy się uważnie i szukamy różnicy. Półtora minutki. Wiem, że każda biedroneczka ma 6 kropek, 6 nóżek. To co tam jest nie tak? Minuta 15. Na szczęście, moi kochani, mamy białe tło. Na każdym obrazku jest białe tło i wiemy, że w tle nic na pewno się nie zadziało. Uwaga, uwaga, minutka. Jeszcze nie dzwonimy, moi kochani, jeszcze nie dzwonimy. To jest czas na szukanie. Teraz się przyglądamy i szukamy różnicy. Uwaga, uwaga. 40 sekund. No, moi kochani, powolutku czas na szukanie nam się kończy. Pół minutki.
Uwaga, uwaga, moi kochani, mam nadzieję, że ręce już są na telefonach. Ostatnie sekundy. Czy już ktoś jest przygotowany? Uwaga, 5, 4, 3, 2, 1. Moi kochani, w tym momencie, już w tej chwili zagadka już się zmniejsza, moi drodzy, wraca do swoich pierwotnych rozmiarów. Ja jestem również z wami, moi drodzy. No i czekam teraz na osobę, której udało się odnaleźć obrazek różniący się od pozostałych 49. Jeżeli już widzisz, to łap za telefon 704-304-304, bo na pewno jesteś jedną z nielicznych osób, którym udało się rozwiązać zagadkę w tak krótkim czasie. Bo moi kochani, mamy aż 50 obrazków. No i 49 obrazków jest identycznych, natomiast jeden się różni. Jeżeli ty go znalazłeś, to jest twój moment. 704-304-304. Czy mamy kogoś tak bystrego, tak spostrzegawczego przed telewizorem? Uwaga, uwaga. Dobrze, moi drodzy, żeby podkręcić atmosferę, reżyserka, podkręcamy atmosferę, no to co, 4000 zł? Zanim usłyszę telefon, reżyserka, zawalczmy o 4000 zł, bo jeżeli mamy znaleźć osobę naprawdę z bardzo dobrym wzrokiem, dał, moi kochani, 4000 zł, brawo, brawo, brawo. No to teraz, moi drodzy, nie ma co się zastanawiać, tylko należy złapać za telefon, wybrać numer do studia i wskazać mi ten obrazek różniący się od pozostałych. On gdzieś tu jest, moi drodzy, ten obrazek gdzieś tu jest. Wam gwarantuję, że ten obrazek jest na pewno. Obrazek, który jest inny. No właśnie, tylko co tam jest innego? Skoro każda biedronka ma po 6 kropek, 6 nóżek i każde tło na obrazku jest takie samo, no gdzieś coś musi być. Ta różnica jest malutka, moi kochani, od razu mówię. Nie każdy to wypatrzy. Ta różnica jest, no jest malutka, niewielka. Ale jest. Moi kochani, ja tu nie szukam tłumów, nie szukam tutaj tłumów. Ja szukam jednej osoby, która tak szybciutko rozwiązała naszą zagadkę. Odnalazła tę niewielką, malutką, naprawdę malutką różnicę i widzi ten obrazek różniący się od pozostałych 49. No to jest wyzwanie, prawda, moi drodzy? Jeszcze momencik czekamy. Reżyserka, daj komuś tu trafić. No bo rzeczywiście tu naprawdę jedna osoba, reżyserka, jedna osoba, myślę, że jedna osoba na 10 to znajdzie. Ja muszę poczekać, reżyserka, jeszcze poczekajmy chwileczkę. Jeszcze momencik. Kochani, ale jeżeli zagadka jest za trudna, to my po prostu zmienimy tę zagadkę. Skoro jest za trudna, to przejdziemy do łatwiejszych zagadek. No, ale na pewno za mniejsze pieniądze. No to co, czy jest ktoś, kto zawalczy o 4000 zł? Uwaga, uwaga. Biedroneczki są w kropeczki i wiem, że tych kropeczek na każdej biedronce jest po 6. Biedroneczki również mają nóżki. Nóżek również każda biedronka ma 6. No to co tam jest innego, moi kochani? Co jeszcze ma biedronka nasza? Coś ona jeszcze ma. Coś tam ma z przodu, prawda? Głowa. Biedronka każda ma główkę. No właśnie. Czyli, moi drodzy, wiem, że z kropkami i z nóżkami biedronek jest wszystko w porządku. Tło również jest identyczne na każdym obrazku. No to co tam jest innego na tym obrazku? Na pewno różnica jest niewielka, różnica jest malutka. Kto ją odnalazł? Jeżeli masz tę różnicę, to teraz, mój kochany, teraz szybciutko, 704-304-304, kochany lub kochana, prawda? Bo kobiety również mają bardzo dobry wzrok i są bardzo, bardzo bystre. No właśnie, jeżeli chodzi o takie detale,
To nie wiem, czy panie nie są zdecydowanie lepsze od mężczyzn w szukaniu takich małych drobnostek, małych drobiazgów, bo jak przyglądamy się sukience innej pani, no to bardzo często widzimy takie niuanse, takie niedoskonałości i mężczyźni o tym nawet nie pomyślą, co my możemy zobaczyć w garderobie innej kobiety. No właśnie, no to moje miłe panie, może to jest zagadka właśnie dla nas. Albo może któryś z panów również jest bardzo bystry. Moi drodzy, ja zapraszam wszystkich do wspólnej zabawy i panów, i panie, który obrazek jest inny? Tutaj jest ważny dobry wzrok, spostrzegawczość, no i bystrość oczywiście. Uwaga, uwaga. Który to obrazek? Kto już wie? No moi kochani, jeżeli tutaj szukamy osoby z dobrym wzrokiem, a nie mamy zbyt dobrego wzroku, to możemy po prostu nałożyć okulary, prawda? Możemy również podejść bliziutko do telewizora, bliziutko, podchodzimy, moi kochani, przyglądamy się. Lub jeżeli potrzebujemy, to po prostu odchodzimy dwa kroki od zagadki. No i co? Mamy to? Mamy tę biedronkę? Mamy ten obrazek? Jeżeli tak, to łap za telefon 704-304-304. Uwaga, uwaga, moi kochani, musimy kończyć. Niestety dostaliśmy tutaj komunikat z reżyserki, że możemy jeszcze 10 chwil dokładnie poczekać. 10 chwil, może ktoś się zgłosi. No ja miałam taką nadzieję, że już na samym początku rozwalimy, rozwiążemy tę zagadkę, no ale jeszcze się nie udało. Ale jeżeli widzisz ten obrazek, to jesteś naprawdę jedną z nielicznych osób, które zauważyły ten drobiażdżek, bo ta różnica, moi drodzy, to jest maleństwo. Ta różnica jest naprawdę niewielka. Więc jeżeli ją widzisz, to łap szybciutko za telefon 704-304-304. No dobra, moi kochani, ja powiem tak, bo to jest tak trudna zagadka i nie mamy pewności, czy ktoś ją wypatrzył. Reżyserka, na te 10 chwil postawmy wszystko na jedną kartę, wszystko na jedną biedronkę. Reżyserka, zapłaćmy naprawdę duże pieniądze osobie, która to wypatrzy. Ta różnica jest niewielka, malutka. Moi kochani, przez 10 chwil, brawo, 7 tysięcy złotych. Moi drodzy, od tej chwili, od teraz walczymy o 7 tysięcy złotych. Wystarczy, że podasz literę i cyfrę, czyli współrzędne tego obrazka. Nie musimy, moi kochani, mówić, co tam jest innego na tym obrazku, co się zadziało, czego jest mniej, czego jest więcej. No właśnie, a może po prostu coś jest nie tak? Nie musimy o tym mówić, wystarczy, że podamy literę i cyfrę, czyli współrzędne obrazka i ja już wszystko będę wiedzieć, który to jest obrazek, który jest inny. A jeden jest inny na pewno. Kto wie, który? Uwaga, uwaga. Mamy jeszcze 9 chwilek, zdążysz tu trafić. Jeszcze zdążymy tu trafić, moi kochani, 9 chwilek jeszcze jest. No i co? Co tam jest to biedronko nie tak? Co tam się zadziało? Moi kochani, tutaj do sprawdzenia było, jeżeli jak mieliśmy zagadkę na samym początku, to ktoś może wziął się do pracy bardzo szybciutko i sprawdzał 300 nóżek, 300 kropek. No właśnie, bo każda biedronka ma po 6 kropek, czyli wiemy, że każda ma tyle samo kropek. Każda również ma po 6 nóżek. No rzeczywiście, moi drodzy, to jest bardzo trudna zagadka, ale komuś musiało się udać, moi kochani. Uwaga, uwaga, 8 chwil, moi drodzy. Jeszcze raz, moi kochani, wytłumaczę, na czym polega udzielenie odpowiedzi. Jeżeli wydaje ci się, że ta biedronka koło mnie, o tu, tu, tutaj, 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 moi drodzy, o tu, to ta biedronka to jest B10. I w ten sposób, moi drodzy, udzielamy odpowiedzi. Jeżeli ci się wydaje, że biedronka, na przykład ta, jest inna, to jest C8. I w ten sposób, moi kochani, właśnie udzielamy odpowiedzi, podając współrzędne, czyli literę i cyfrę.
Ja już będę wiedzieć, który to obrazek. Od razu, moi kochani, powiem, że żadna z tych biedronek, które tutaj wskazałam, nie są prawidłową odpowiedzią. Czyli już wiemy, że te biedronki odpadają. Również wiemy, że każda z biedronek ma po 6 kropek. Każda ma również po 6 nóżek. No to co tam jest innego? Gdzieś jest ta inna biedronka? Ona gdzieś tu jest. Ja wam to gwarantuję, moi kochani, że ta biedronka gdzieś tu jest. 7 chwil, moi kochani. Coraz mniej czasu. Kto wypatrzył? Kto wypatrzył tę biedroneczkę? Biedroneczki są w kropeczki. Trzeba się pospieszyć, moi kochani. Widzisz? Łap za telefon. Różnica jest naprawdę bardzo malutka. Nie będzie więcej czasu, bo jeżeli zagadka jest za trudna, to my musimy ją zmienić, moi drodzy. Zmienimy zagadkę, skoro jest za trudna, no bo ta różnica rzeczywiście jest bardzo malutka, jest niewielka. Ale jeżeli jest przed telewizorem chociaż jedna osoba, która wypatrzyła tę biedroneczkę, to ja muszę poczekać, moi drodzy, ja muszę poczekać jeszcze dosłownie 7 chwilek. Ale moi kochani, jeżeli mamy tę biedronkę, która jest inna, która różni się od pozostałych 49, to nie musimy czekać do zera. Możemy rozwalić tę zagadkę już teraz, rozwiązać ją możemy w tej chwili. Moi drodzy, to jest dobry czas. 7000 zł do zgarnięcia, 7 chwilek, 2 siódemki, a siódemki są ponoć bardzo szczęśliwe. I mamy dzisiaj, moi kochani, 7 marca. To nie 2 siódemki, tylko 3 siódemki. To jest dobry moment, prawda? 3 razy 7, 3 siódemeczki. 7000 zł do zgarnięcia, 7 chwil i 7 marca. No coś mi tutaj się wydaje, że to się może wydarzyć właśnie teraz. Uwaga, uwaga, 704, 304, 304, jeszcze jedna siódemka. No moi drodzy, tylko najważniejsze, kto widzi te różnice? Ja poproszę o literę i cyfrę, czyli współrzędna tego obrazka, który jest inny. Jedna biedroneczka, coś z nią jest nie tak. Różnica jest niewielka, moi drodzy, malutka jest różnica, ale jest. 6 chwil, kochani, tu już trzeba się pospieszyć. Uwaga, uwaga. Uwaga, uwaga, moi drodzy, 6 chwilek. Komu się udało? Komu udało się wypatrzeć różnicę, moi kochani? Malutką różnicę, niewielka jest ta różnica. Jedna biedroneczka. Na każdym obrazku tło jest na szczęście takie same tło jest białe. Wszystkie tła mamy białe. Na 50 obrazkach każde tło jest identyczne. Każda biedronka ma po 6 kropeczek. Każda biedronka również ma po 6 nóżek. To co tam jest innego? Co jest nie tak? Kto wie? Kto widzi? 6 chwilek, moi drodzy, 6 chwilek. Jedna siódemeczka nam już uciekła, bo zostało nam 6 chwilek. Kto widzi? No, moi drodzy, co to za cisza? Jeszcze nie słyszę telefonu. Chyba ta zagadka jest za trudna, zdecydowanie. Ta różnica jest bardzo malutka. 5 chwil. Czy jest przed telewizorem jedna osoba, chociaż jedna osoba, moi kochani, która zauważyła tę różnicę? Bardzo niewielką różnicę. Uwaga, uwaga, moi kochani, połowa odliczania już za nami. No nie widzą ludzie, no nie widzą ludzie, to jest za drobne. Obawiam się, reżyserka, słuchaj, że no ta różnica jest po prostu zbyt mała, niewielka. To jest maleństwo, niuansik dosłownie. Moi kochani, jedna osoba, może jednej osobie chociaż udało się. Mam nadzieję, moi drodzy, że szukamy, że kombinujemy, że wpatrujemy się
zostawmy kropeczki, zostawmy nóżki, bo wiemy, że jest ich tyle samo w każdej, na każdym obrazku. No to co? Podchodzimy, moi drodzy, podchodzimy bliziutko do telewizora, podchodzimy bardzo bliziutko do telewizora i przyglądamy się, gdzie jest ta różnica. A może potrzebujemy odejść na chwileczkę? To dwa kroki w tył. Może warto jednak z powrotem podejść na chwileczkę, na momencik. No właśnie, moi kochani, cztery chwile nam zostały. Spróbujmy, moi drodzy, spróbujmy z każdej innej perspektywy. Obraz wygląda inaczej, dlatego warto czasami podejść do telewizora bliziutko, później odejść, żeby przyjrzeć się uważnie i z powrotem jeszcze raz podejść. No to może, moi kochani, w takim razie z prawej strony. Spójrzmy na zagadkę z prawej strony i przyglądamy się, analizujemy. Jeszcze są cztery chwilki, spokojnie, zdążysz tu trafić, ale już chyba nie szukaj, może jeszcze jeden rzut okiem z lewej strony. Spójrz jeszcze na zagadkę z lewej strony, bo właśnie, moi kochani, czasami zmiana perspektywy patrzenia pomaga nam właśnie odnaleźć różnicę, bo czasami ta różnica no jest niewielka i właśnie w przypadku tej zagadki właśnie tak jest. Mamy niewielką różnicę, ta różnica jest bardzo malutka, ale jest, moi drodzy. My zaraz pokażemy te różnice. Musimy pokazać różnicę, bo, moi kochani, jest sporo osób przed telewizorem i myślą sobie, że coś tu jest nie tak z tą zagadką, że może coś, jest jakiś błąd graficzny się wkradł. Nie, moi drodzy. Nie ma żadnego błędu, wszystko się zgadza. Oczywiście coś się nie zgadza z jednym obrazkiem i właśnie o to chodzi. Tam jest coś nie tak i tego właśnie szukamy. Tego nie tak właśnie szukamy. Bo jeżeli wszystko by się zgadzało, to by nie było zagadki, prawda, moi drodzy? Ale z zagadką wszystko jest w porządku. Na jednym z obrazków jest różnica, której właśnie szukamy. To jest nasze zadanie, moi drodzy, odnaleźć tę różnicę. No rzeczywiście ta różnica jest niewielka, ta różnica jest malutka i mam nadzieję, że przed telewizorem jest chociaż jedna osoba z doskonałym wzrokiem. No i przede wszystkim bardzo bystra i bardzo, bardzo spostrzegawcza. Kochani, moi kochani, ale nie możemy czekać dłużej. Uwaga, to jest koniec zagadki. Za dosłownie 3 chwile zagadka się skończy. Jeżeli widzisz, to musisz teraz się zdecydować w tym momencie. Uwaga. Ja już się przygotuję, moi kochani, mam te pieniądze tutaj. Zobaczcie, moi drodzy, kasy jest naprawdę sporo. Nie zdążyłam jej wcześniej poukładać, bo nie wiedziałam, o jaką kwotę będziemy walczyć, że aż tak wielką, 7000 zł. No jest sporo tej kasy, naprawdę sporo. 7000, jest, moi drodzy. 7000 zł do zgarnięcia. To on nie zawalczy. Uwaga, uwaga, moi kochani, trzy chwilunie. I czy ktoś tutaj do mnie pędzi? Moi kochani, przypominam, że nie musimy czekać do zera. Jeżeli już masz ten obrazek, jeżeli już widzisz ten obrazek, no to szybciutko zapraszam tutaj do mnie serdecznie. 704-304-304. Który obrazek jest inny? A inny jeden jest na pewno. Kto wie? Kto wie, który? Uwaga. Jeszcze trzy chwilki. Uda się, moi drodzy, uda się na pewno. Trzy chwile jeszcze są. Trzy chwilunie. I walczymy naprawdę o sporą kasę. 7000 zł. Ktoś o nie zawalczy za chwileczkę. Dosłownie za trzy chwilki. Który obrazek? Co tam jest innego? Co tam jest nie tak?
Moi kochani, przypominam, jeżeli masz jakieś obawy, jeżeli widzisz ten obrazek, to łap za telefon, bo moi drodzy, rzeczywiście ta różnica jest niewielka i wydaje mi się, że jest niewiele osób przed telewizorem, które ją odnalazły. Jeżeli to widzisz, to łap za telefon 704-304-304 i wystarczy, że powiesz mi literę i cyfry. I ja już będę wiedzieć, który to obrazek, bo to są współrzędne. Podasz mi współrzędne obrazka, który jest inny. Ale uwaga, moi kochani, dwie chwile. My tu już czekamy, moi drodzy, tak naprawdę na jeden telefon. My nie czekamy tutaj na tłumy, bo tak jak wspominałam, różnica jest bardzo, bardzo malutka. I zdaję sobie sprawę, że tylko nieliczni to znaleźli, że bardzo niewiele osób odnalazło te różnice. No ale ta jedna osoba, moi kochani, potrzebna mi jest jedna osoba, dwie chwile. Ta jedna osoba ma dwie chwilki na to, żeby tu trafić do mnie i powiedzieć mi literę i cyfrę. Czyli współrzędna obrazka, który jest inny. Kto to będzie? Czekamy. Uwaga, uwaga. Biedroneczki są w kropeczki, na pewno. Wszystkie biedronki mają tyle samo kropek. Każda z nich ma po 6 kropek, każda z nich ma po 6 nóżek. To co tam jest innego, moi kochani? Coś jest tam innego. Moi drodzy, dwie chwilki jeszcze. Nie mogę czekać dłużej, moi drodzy. Każdy obrazek ma takie samo tło. Każdy obrazek ma biedronkę. No i co ma ta biedronka? Na pewno każda ma po 6 kropek. Każda ma po 6 nóżek. To gdzie jest ta różnica? Co tam biedronka jeszcze ma? Dwie chwilki jeszcze, moi drodzy, dwie chwilki. Uwaga, uwaga. Uda się? No, moi drodzy. Kto widzi? To? Uwaga, moi drodzy, uwaga, uwaga, uwaga. Moi kochani, jeżeli czekałeś na ten ostatni moment, to właśnie się pojawił. Ale uwaga, moi drodzy, już nie możemy czekać dłużej. Jedna osoba jest mi tu potrzebna. Jedna osoba, która wskaże mi współrzędne obrazka, który jest inny. Moi kochani, mamy 50 obrazków, naprawdę sporo. 49 obrazków jest identycznych, jeden jest inny. I ten jeden inny obrazek, no właśnie, tam coś się na nim zadziało. Ta różnica jest niewielka, malutka, ale jest, moi drodzy. Co tam jest nie tak? Co jest innego? Bo wiem, że jest na pewno 6 kropek, 6 nóżek. To co jest innego? Uwaga, uwaga. Jeszcze czekamy, spokojnie, uda się, ktoś na pewno znalazł. Moi kochani, ostatni moment. Kto poda literę i cyfrę? Ja odkładam pieniądze, moi drodzy, one tu są. Odkładam je tylko na bok, moi drodzy, bo biorę już kopertę. Jestem pewna, że ktoś musiał to znaleźć, moi kochani. Jedna osoba.
Jestem przekonana, że przed telewizorem jest chociaż jedna osoba, której udało się odnaleźć, rozszyfrować tę naprawdę niewielką różnicę. To maleństwo, dosłownie to jest tyci, moi kochani, bardzo malutki niuansik. Kto wie, kto widzi? Teraz? No moi kochani, mam nadzieję, że już widzimy ten obrazek, że teraz w tym momencie, ostatni rzut okiem, przyglądamy się, czy to jest na pewno ta różnica. A jeżeli widzi, że coś jest nie tak, to jest na pewno to, moi kochani, to jest na pewno to. Teraz szybciutko zapraszam do studia 704-304-304 i wskazujemy mi tę różnicę. Wystarczy, że powiesz mi literę i cyfrę, czyli współrzędne właśnie tego obrazka, którego szukamy, moi kochani. Czy ktoś poda mi teraz współrzędne tego obrazka? Jeszcze mamy chwilę, dosłownie chwilunię, moi drodzy, ale jeszcze ta chwila jest. Uwaga! Jest zero, spokojnie, moment. Reżyserka, to jest jeszcze element odliczania. Moment. Kto widzi? Teraz? Czekamy, czekamy. Uwaga. Jedna osoba, moi kochani, wystarczy. Jedna dosłownie osoba, która wskaże mi te współrzędne. Litera i cyfra. Moi kochani, tylko to musi się wydarzyć teraz. Teraz, moi drodzy. Uwaga, uwaga. No nie widzę tego ludzie, no. Reżyserka, na moment, na sekundę. Proszę cię, jeszcze nie pokazuj tego rozwiązania, tylko pokaż jeszcze tę zagadkę w powiększeniu jeszcze raz. Ja wiem, że kończymy zagadkę, wiem, reżyserka. No ale na momencik, na taką błyskawiczną dogrywkę. No może ludzie wracają, zobacz, wracają z pracy po 16:00 właśnie. Może ktoś włączył telewizor i właśnie wpatruje się uważnie i jest bardzo, bardzo blisko. Dajmy jeszcze szansę. No udało się, moi kochani, udało mi się wyprosić reżysera na moment. Uwaga, uwaga, reżyserka. Dziękuję za powiększenie zagadki. Moi drodzy, ale to są 3 błyskawiczne minuty na taką szybką, bardzo szybką dogrywkę. Uwaga, uwaga, moi kochani. Musimy w ciągu tych 3 minut zakończyć zagadkę. Uwaga, uwaga. Czas, start. Moi kochani, teraz, kiedy to jest powiększone, to jest większa szansa, że ktoś to znajdzie. Że znajdzie tę niewielką różnicę. Moi drodzy, 6 kropek ma każda biedronka, 6 nóżek. Dopóki reżyser nie pokazał rozwiązania, to każdy ma szansę, moi kochani, ale zostały 2 minuty i 40 dokładnie sekund. Może się upewniłeś teraz, że w tym miejscu jest ta różnica. To łap za telefon 704-304-304, moi kochani, bo to jest bardzo szybka dogrywka. Jedna biedroneczka jest inna. Uwaga, 2 minuty 15 sekund. Jeszcze mamy trochę czasu, moi drodzy. Ktoś zdąży, moi kochani, ale to są ostatnie sekundy, 2 minuty dokładnie. Jedna biedroneczka jest inna, coś tam jest nie tak. Coś takiego się zadziało z tą biedronką, że różni się od pozostałych 49. Moi kochani, wykorzystujemy ten czas, kiedy zagadka jest powiększona, możemy przyjrzeć się uważnie. Podejść do telewizora. Moi drodzy, podchodzimy teraz w tym momencie blisko do telewizora. Zagadka jest
na pełen ekran, powiększona do pełnych rozmiarów. Uwaga, 1,5 minuty zostało. Kto trafia do studia, moi kochani? Nie ma więcej czasu, nie będzie więcej czasu. Uwaga. Minutka i 20 sekund. Ktoś zdąży jeszcze, ktoś jeszcze zdąży. Minuta 15. Czekamy, 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 moi kochani, czekamy. Minuta 10. Uwaga, uwaga, moi drodzy, minuta. Każda biedronka ma po 6 kropek, każda ma po 6 nóżek. Ale gdzieś ta różnica tu jest. 45 sekund, moi kochani. Czas powoli nam się kończy. Uwaga, uwaga, moi drodzy, ostatnie sekundy. 33 sekundy dosłownie. Pół minuty, moi kochani. Dyktuję numer. Uwaga. 704-304-304. 20 sekund. Kto tu trafia? Moi drodzy, kto tu trafia? 15 sekund. Ale emocje, moi drodzy. Kto wypatrzył różnicę? Kto wypatrzył biedronkę, która jest inna? No na pierwszy rzut oka, tak na pozór, wszystkie są identyczne. Ale uwaga, 3, 2, 1. Uwaga. Moi kochani, to się musi wydarzyć teraz. Uwaga. Moi kochani, podyktuję szybciutko numer. Ty cały czas mam nadzieję, że tutaj do mnie podążasz, albo jeszcze ostatnim kątem oka się przyglądasz, się upewniasz, to ja szybciutko podyktuję numer, żebyśmy mogli razem wybrać. 704-304-304. No właśnie, moi drodzy, tego się obawiałam. Kończymy program. Ja nie słyszę telefonu. Nie mam pewności, czy ktoś miał dzisiaj, po prostu, czy ktoś miał dzisiaj czas, żeby przyjrzeć się tej zagadce, żeby to znaleźć, ale jeszcze jest szansa, moi kochani. Jeszcze jest szansa. Dopóki reżyserka nie zakreśliła tego rozwiązania, dopóki jeszcze tutaj jestem, to cały czas, moi drodzy, jest szansa, żeby rozwalić tę zagadkę, żeby rozwiązać ją. Kto wykorzysta, moi kochani, kto wykorzysta dosłownie te ostatnie chwile? Kto wykorzysta, że zagadka jest naprawdę na wysokim poziomie? Uwaga. Kto zawalczy o 7000 zł? Kto? Ostatni raz, moi kochani, dyktuję numer. Uwaga. 704-304-304. I... Trzy sekundy ode mnie, moi kochani. Trzy sekundy, dosłownie trzy sekundki. Trzy. Moi drodzy, kto? Kto tu do mnie biegnie, moi kochani? Kto tu do mnie biegnie? Musimy kończyć. Uwaga, uwaga. Trzy sekundki ode mnie, moi drodzy. Kto je wykorzysta? Uwaga, uwaga, moi kochani. Moi drodzy, muszę liczyć dalej. Dwa. Jedna osoba, moi drodzy, jedna osoba. Musiało się komuś udać, moi kochani, musiało komuś się udać.
Ja poczekam na ten jeden telefon. Obiecuję wam, moi drodzy, poczekam. Jeszcze 2 sekundy są ode mnie. Tylko na kogo tak długo czekam, moi drodzy? Kto zna te współrzędne? Kto je widzi? Litera i cyfra. Litera i cyfra obrazka, którego szukamy, który jest inny. To? Nie czekaj, nie czekaj do końca, do ostatniej sekundy, bo ktoś może cię wyprzedzić. No właśnie. Uwaga. Dwie sekundki. Jeden. Teraz, moi kochani, teraz muszę usłyszeć odpowiedź. Teraz. Moi drodzy, cały czas kciuk w górze. To znaczy, że wszystko jest ok, prawda? Ktoś zdąży na pewno, jedna osoba. Moi kochani, ja muszę usłyszeć literę i cyfrę. Nie musisz mi mówić o tej różnicy, nie musisz opowiadać, co tam jest nie tak, co jest innego, czego jest mniej, czego jest więcej. A może po prostu coś tam, no właśnie, co tam się zadziało? Moi kochani, nie musimy o tym opowiadać. Ja wystarczy, że usłyszę literę i cyfrę, czyli współrzędne obrazka, który jest po prostu inny. A te współrzędne to... Czekamy. Wiem, że już nie mamy czasu, reżyserka, wiem, ale zobacz, jeszcze kciuk w górze. Jeszcze mam kciuk w górze. Moment, ktoś tu zdąży. Jeszcze chwileczkę, jeszcze momencik. Uwaga, uwaga. Moi kochani, jeszcze zdążymy, tylko musimy wybrać ten numer teraz. Jeszcze kciuk jest w górze, tu się wszystko może wydarzyć. No i jak, moi kochani, widzimy? Kto tu do mnie biegnie? Kto tu do mnie podąża? Moi drodzy, jeszcze kciuk jest w górze. Jeszcze jest szansa. Dobrze, reżyserka, pokażmy widzom, ile tego czasu tak dokładnie zostało do końca, żeby po prostu, żeby widzowie widzieli, czy ktoś zdąży tu trafić. No bo jeżeli ktoś widzi ten obrazek i nie wie, moi kochani, 2 minuty 45 sekund, tyle mamy czasu do końca. Ja mówię czas, start. Ktoś zdąży, spokojnie, to są 2 minuty i 40 sekund. Numer do studia wybiera się błyskawicznie, moi kochani. Wybranie numeru to jest dosłownie 2-3 sekundki. Także jeszcze zdążymy, a dokładnie mamy 2,5 minuty. To jeszcze jest czas, moi kochani, jeszcze jest czas, który no szybko nam biegnie. Bardzo szybko nam ubywa tego czasu, 2 minuty 20 sekund. Ale jeszcze są, co najważniejsze, moi kochani, ten czas jeszcze jest. Kto to będzie? Uwaga! Kto wypowie mi współrzędne obrazka, który jest inny? 2 minuty i 6 sekund. Jeszcze czekamy, moi kochani, jeszcze czekamy spokojnie, ja tutaj się niecierpliwie, ale mam nadzieję, że wy, moi kochani, nie panikujecie, że cały czas jest równowaga, że cały czas jest pełna koncentracja i do ostatniej chwili cały czas szukacie tego obrazka i mam nadzieję, że już jest odnaleziony i ktoś tutaj do mnie, moi kochani, że ktoś tutaj do mnie podąża. Minuta 35 sekund dokładnie. Kto zdąży? Kto zdąży? Kto? No, moi drodzy. Uwaga, uwaga. Minuta 17. Ale jestem dokładna. No właśnie, mam nadzieję, moi kochani, że również przybędzie tutaj do mnie osoba, która jest również dokładna, bo dokładnie potrzebuje usłyszeć literę i cyfrę.
czyli współrzędny obrazka, który jest inny. Tylko tyle, moi kochani, potrzebuję wiedzieć i aż tyle, bo naprawdę, moi drodzy, to jest bardzo trudna zagadka. Ta różnica jest naprawdę bardzo niewielka, ale ktoś zdąży, moi kochani, mam jeszcze 50 sekund. Ktoś tu zdąży do mnie przybiec, powędrować, przywędrować i wskazać mi te współrzędne. Litera i cyfra. To, uwaga, uwaga, 35 sekund. To ostatnie sekundy, moi kochani, ostatnie sekundy, wykorzystajmy je, moi kochani, wykorzystujemy ten ostatni czas. Jeszcze nie słyszę telefonu, jeszcze wszystko może się wydarzyć, każdy jeszcze ma szansę, moi drodzy, 20 sekund. Jeszcze każdy ma szansę, 15. No, moi drodzy, teraz rzutem na taśmę. Uwaga, moi kochani, sekundy, mamy jeszcze sekundy, uwaga. 5, 4, 3, 2, 1. Uwaga. Czekamy. Moi kochani, ostatni raz dyktuję numer i czekam na zwycięzcę. Uwaga. 7, 0, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 4. Ja już jestem przygotowana. A ty? Kto tu wpada, moi kochani? Kto tu wpada? Kto tu do mnie wpada szybciutko? Uwaga! Czekamy. Na kogo? Na kogo czekamy cały czas, moi kochani? Kto tutaj do mnie pędzi? Jedna osoba, moi drodzy, jedna osoba. Kto? Tylko teraz? Kto wie? Kto widzi ten obrazek? Teraz, moi drodzy, teraz. I... obrazek, który jest inny. To... Wiem, reżyserka, wiem, że już muszę kończyć. Momencik, momencik, momencik. Ktoś może właśnie do mnie zmierza? Jeszcze sekundkę, sekundkę, reżyserka, sekundkę, poproszę, sekundkę, reżyserka. Jeszcze chwileczkę. Czy ktoś tu do mnie biegnie, moi kochani? Szybciutko, szybciutko. Kto? Sekundka, jeszcze reżyserka, sekundkę, dosłownie sekundę. Kto tu do mnie biegnie? Kto tu do mnie pędzi, moi drodzy? Jest telefon. Dzień dobry, witam serdecznie. Który obrazek jest inny? Dzień dobry, C jak Celina 3. C jak Celina 3. Sprawdzamy, czy to się zgadza. Brawo, brawo, brawo. Zobaczcie, moi kochani, jak ma pani na imię? Agnieszka. Pani Agnieszko, gratuluję. Stówka już jest u pani w kieszeni, a teraz walczymy o resztę. Czy jest pani przygotowana? Tak. Uwaga, uwaga, czas, start. Portret, którego króla widnieje na banknocie 100 złotowym. Znany. Znany król. Stówka. Stówka. Kto tam jest? O, wiem, ale kurczę, nie kojarzę. Nie znaczy, nie pamiętam. Na pewno pani pamięta. Władysław Jagiełło chyba. Zgadza się. Wszystko się zgadza. Ile dni ma obecny 2017 rok? Ile dni?
360. Halo, halo, czy jest pani z nami? No czas już minął, kochani, tak czy inaczej. Obecny rok ma 365 dni, no szkoda, no pięknie pani wybrnęła z tego pytania pierwszego. No a drugie było takie proste, no szkoda. Dziękuję wszystkim pięknie za uwagę, życzę miłego dnia. Do widzenia.